Dobrze, proszę Państwa, witam Was dzisiaj bardzo wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie tak troszeczkę z innej beczki film. Czyli wiecie, że połączone zostały serwery Armoreda. Także teraz można grać o każdej godzinie, porze dnia i nocy. Na każdym tierze. Także postanowiłem zrobić coś takiego, że pokażę Wam w tym momencie, jakie mamy premki na poszczególnych tierach. Oczywiście to będzie parę części, bo tych premek jest ogromnej ilości. Zaczniemy sobie od tieru drugiego i trzeciego. Bo tutaj też jest bardzo dużo fajnych, ciekawych pojazdów, które są i można je zobaczyć i w drzewku, i w sklepie, jak to się mówi. Większość jest w sklepie. Są to pojazdy okazjonalne, pojazdy, które można wygrać, pojazdy, które można po prostu kupić lub można je zdobyć. No także zaczniemy. Ja tych premeczek posiadam tyle. Przez lata, praktycznie przez 3 lata Armoreda nazbierało się mi tego trochę. Także teraz najnowszym pojazdem, który pojawił się w drzewku, jest oto ten M51 i Sherman. Tak ono to wygląda, ja wam go może pokażę, zaprezentuję. Jest to dwójeczka, premka. Jeżeli ktoś zaczyna grę w Armoreda, czy warto ją kupić? No powiem wam, ten pojazd szału nie robi. Naprawdę, szału nie robi, jego pancerz po prostu nie wygląda. Widzicie? Gra ma tank inspektora, także możecie sprawdzić. Jest to jeżdżący papier. Ale jeżeli ktoś lubi Shermany i chce sobie nim pojeździć, gdzieś tam jak się człowiek zakampi na końcu mapy, to jeszcze da się coś z tym zrobić. Działo jest nawet fajne. Bardzo szybko ładuje. Penetracja nawet wystarczająca, także nie ma problemu. Ma hity. Tylko hity. Także uwaga. Tylko hity ma? Tak, dokładnie. Tylko ma hity. I hajeczki, także daje radę. Czy warto go kupić? Jeżeli ktoś lubi Shermany, to można go kupić. On nie kosztuje dużo, jest to premka, zawsze wspomoże coś w zarabianiu. A w tych czasach z serwerami, z globalnym serwerem, naprawdę da się tym ugrać. Następnym pojazdem jest T-92. T-92 to jest stary pojazd, który od początku chyba gry, jeden z pierwszych pojazdów premium, jaki się w tej grze pojawił. Model, widzicie, bardzo ciekawy. Ładny model pojazdu. Jest to LTEC. Przynajmniej był to kiedyś LTEC. Mam nadzieję, że to dalej jest LTEC. No tak, dokładnie. Jest to czołg lekki. Do wsparcia. Ten pojazd już, powiem wam, daje radę naprawdę. Jest to dość fajny, przyjemny, działo przyjemne. Pancerza, no... Co wy byście chcieli od tego biednego LTEC-a? Nie ma. Jak widzicie. No, ale to są pojazdy na tych tierach, które raczej tutaj pancerzami nie grzeszą. Jest to też premka drugiego poziomu. Czy warto kupić? No tego LTEC-ka już naprawdę warto kupić. On jest tutaj w drzewku. W którym on był drzewku? Tu jest w drzewku u Wolfi. Widzicie? AKAF. T-92 AKAF to się nazywa. Ja na początku nim grałem i powiem wam, przyjemnie. Przyjemnie. Naprawdę przyjemnie się gra. Ciało fajne. Nie jakiś mega, ale da się zarobić. Naprawdę da się zarobić i całkiem przyjemnie. Po prostu gra nim sprawia przyjemność, czyli nie jest źle. Dobra, to dwójeczki mamy z głowy. Teraz następny pojazd trzeciego tieru. Ale to już był do zdobycia za event, czy oni go rozdawali na jakieś święto. Już nie pamiętam, bo to było tak naprawdę dawno temu. IS-7. Legendarny IS-7. Naprawdę potężny czołg, który jego największą boleczką jest depresja armaty. A ten pojazd już posiada trochę pancerza. Zwłaszcza z boku, o dziwo. Tak wygląda jego pancerz, jak widzicie. Dolna płyta oczywiście łapie. Ale boki, tutaj wszystko jest pokątowane i naprawdę daje radę. Jeżeli schowacie to, to tutaj nawet sanskarb działa na nim. Widzicie, tak wygląda jego pancerz. Ja to trochę ustawię może lepiej. Także to jest następna premka, tylko ona w tym momencie jest do kupienia chyba w tym malowaniu, jeżeli dobrze pamiętam. Ona się czasami pojawia w sklepie. I to już naprawdę warto mieć, bo to już naprawdę dobrze zarabia. I jest bardzo ciekawym pojazdem i co najważniejsze, jak traficie kogoś z tych pocisków, no to boli. To go boli i można klepnąć ładne wyniki damage'u, a one jeżdżą zazwyczaj z dwójkami, trójkami lub czwórkami. Bardziej z dwójkami i trójkami i z trójkami głównie jeżdżą. A trójka temu praktycznie nie jest w stanie nic zrobić. Także ten pojazd, jeżeli gdzieś macie okazję dorwać swoje łapki, to też warto. Ten pojazd naprawdę warto nawet zdobyć lub kupić. Także polecam. Jest to taki jeżdżący pancernik rosyjski. Wiadomo o co chodzi. Stedeczek.
Lawek Law 15090, jeden z najlepszych TD-ków w grze. Na tych tierach oczywiście. Cóż dużo mówić, no TD-ek. Kampicie się w krzaku, dość szybkie, zwinne, działo nawet fajne, ma pociski. Całkiem przyjemne, dość celne działko. Można grać. No co można więcej powiedzieć o TD-ek? Pancerzu to nie ma, ale jako TD-ek sprawdza się znakomicie. Tutaj też pojazd, który był w parce, pamiętam, założycielskiej, teraz nawet nie wiem, czy on jest do kupienia. Ale obiekt 430, raczej chyba gdzieś jest. Czy warto? No bardzo specyficzny czołg. On tutaj tu już, powiem wam, no grałem z nim dzisiaj w nocy nawet, żeby zobaczyć, jak tym się gra, i to naprawdę jest specyficzny. Tutaj trzeba się umieć jednak ustawić, trzeba się schować. No nie jest to samograj. Widzicie? Łapie. Będzie łapał i łapie. Naprawdę łapie. Tym bardziej, że to jest bardzo niski profil i ciężko się gra na górkach. Mała depresja działa. Taki, powiem wam, no dla specjalistów może być, ale dla nowych graczy, no ciężki pojazd, bo naprawdę on nie odbija. Nie odbija nawet górną płytą. Także wiecie, o co chodzi. Następny zdobyczny, legendarny już, typ 59. Jak widzicie, tak to wygląda. Co można o nim powiedzieć? No, legendarny to on był. Kiedyś. Teraz jest to zwykły pojazd, który był do zdobycia. On chyba już nawet nie był do kupienia, tylko to do zdobycia. I co? No jest. Jak ktoś go gdzieś zdobędzie, lub go ma, lub gdzieś będzie okazja go dorwać z jakichś kodów, warto. Zawsze to coś tam zarobić się na nim da. Osobiście on mi do gustu nie przypadł. Taki moloszek troszkę rosyjski z, szczerze mówiąc, pancerzem, który jest lipny. Naprawdę jest lipny. I teraz nowa premka, która się pojawiła w którymś tam patchu. Jest to ZBD-86. Wygląda on tak. Jest to typowy wóz bojowy piechoty, którym można, prawda, śmigać. Śmigać po tym. Po mapach. Posiada hity, posiada hajeki, posiada rakiety. Rakiety są całkiem przyjemne. Działko nisko, jak to się mówi, posiada działo niskociśnieniowe, które wyszczeliwuje hity. Ale powiem wam, te hity, to lotu tego hita to jest po prostu, jak go strzelicie, to możecie sobie zrobić kawę i wrócić. Wtedy. I wtedy będzie może ok. Następny pojazd, który zobaczycie. Nie, już nie zobaczycie, to wszystkie są. Tak, to są wszystkie pojazdy, które przynajmniej ja posiadam. Jeszcze zobaczę w drzewku, czy coś jest tutaj. Dwójki, trójki, nie ma. Tu jest dwójeczka. Tu jest IS. O, IS-7 jest w drzewku nawet. Zapomniałem właśnie, że on się dostał doklejony. Także ISA możecie sobie kupić. Ja nie pamiętam cen, bo widzicie, mam kupione, nie pokazuje mi cen. Ale jeżeli macie złoto, zastanówcie się nad tym IS-7. Naprawdę, powiem wam, dość przyjemny pojazd i zresztą sam IS-7, sama nazwa mówi wam to, co to jest. Następny pojazd ZBD jest tym, a tutaj mamy coś? Tu nie mamy nic. Także który ja bym pojazd wybrał, jeżeli bym teraz zaczynał grę? Na pewno bym sobie kupił tego ISA. Jest to jednak czołg ciężki, na tych tierach i z tym pancerzem i przy tych losowaniach. Daje radę, naprawdę daje radę, a w miękki cel, jak wywalicie z tego HEK, no to robicie mu straszliwą krzywdę, nie? Potem, który pojazd bym jeszcze kupił? I się tak właśnie zastanawiam. Jeszcze bym się zastanowił nad 52, nad tym LT-szkiem, jeżeli ktoś by chciał. No i oczywiście nad Lawem 150. To już jest TD-ek, klasa. Klasa sama w sobie. Także jeżeli gdzieś jest w sklepie lub w drzewku, nawet nie pamiętam, moi to troszkę pozmieniali, ale on chyba w drzewku go nie ma. Nie, nie ma. Także nad tym się warto zastanowić. To będzie taka krótka seria, 10-minutowych filmików, znaczy ponad, zobaczymy, ile będę musiał nawijać, o premkach, które są w grze. I to jest takie trochę objaśnienie dla nowych graczy. Także z tego filmu, co możemy wnioskować? Możemy wnioskować to, że warto mieć ISA 7 na niskim tierze, jeżeli chce się pograć. A na tych niskich tierach się bardzo przyjemnie gra. Warto też zastanowić się nad Lawem 150 i na 52. Reszta tych pojazdów to są pojazdy,
które na pewno też będą zarabiać i też się da nim ugrać, tylko to już trzeba troszeczkę się bardziej postarać, bo to są jednak pojazdy dość specyficzne. Ten ZBD86 też jest bardzo dobrym pojazdem, posiada rakiety, ale to jest papier. To nie ma pancerza i to jest bardziej takie już dla bardziej zaawansowanych graczy. Też kierowanie rakietami, te rakiety też nie są takie dość celne, jak to wiadomo. Ten na przykład pojazd bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie model ma wykonany, jak widzicie. Tylko że co? Jest papierowy. I to jest Sherman. Jeżeli ktoś lubi Shermany i potrafi nimi grać, czyli troszeczkę bardziej z tyłu, no to też może zainwestować te miliony golda, nie? Dobrze, proszę Państwa, także to by było na dzisiaj na tyle. Pod filmem, jeżeli chcecie, żebym któryś pojazdem z tych, które są tutaj pokazane, pojechał, bo chcecie zobaczyć, jak to jeździ, tylko bardzo bym prosił nie wszystkimi naraz. To wybierzcie sobie jeden, napiszcie mi w komentarzach, a ja w niedalekiej przyszłości nagram filmik o nim. Z jakiś tam pojadę, jakieś bitwy, zobaczę, jak to się tam da radę zagrać. No i co? No i to by było na tyle. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny odcinek. Następny odcinek będzie z pojazdów premium 4 i 5 poziomu, które tutaj już są bardzo ciekawe. Mamy Obiekta 279, jest OF40, też bardzo dziwny pojazd, ale dość ciekawy. Mamy tutaj, ale to już są bardziej okazjonalne, zdobyczne pojazdy, nie wiem, i tego się na pewno raczej chyba kupić już nie będzie dało. Ale od nich Wam opowiem, to z dwóch malowanych, chociaż to są dwa różne pojazdy, no ale dobra. T-72. Szalo i piątki, czwórki, piątki, gdzie jest tego troszkę, także troszkę będzie o tym opowiadania. Ale to nic, skończyliśmy na dwójkach i trójkach dzisiejszy odcinek. No i to tyle. Także jeżeli Wam się podobało, to wiadomo, co się robi. No i zapraszam na następne odcinki, pogadamy sobie o premkach. Jeżeli macie jakieś pytania, to pod filmem komentarz, postaram się odpowiedzieć. Życzę Wam powodzenia w bitwach i do zobaczenia na placu boju. Trzymajcie się.